fortepianu sprawiają, że mógłbym latać. Zgadnijcie, drogie dzieci, czyja to muzyka? Podpowiem. To najsłynniejszy polski kompozytor. Tak, macie rację. To Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Często nazywany poetą fortepianu. Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli. Zmarł w roku 1849 w Paryżu. Jego twórczość była różnorodna. Tworzył m.in. mazurki, polonezy, etiudy. Posłuchajmy przez chwilę jego najważniejszych dzieł. A teraz, drogie dzieci, czas na zagadkę. Gdzie znajduje się serce Chopina? A. Paryż. B. Warszawa. C. Kraków. Odpowiedź znajdziecie jak zwykle na końcu odcinka. Powróćmy do muzyki. Lat w Warszawie odbywa się międzynarodowy konkurs pianistyczny imieniem Fryderyka Chopina. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów fortepianowych na świecie. W całej historii konkursu 4 razy zwycięzcami byli Polacy. Czy wiecie, że na planecie Merkury znajduje się krater nazwany imieniem Chopina? Ma średnicę aż 130 km. Imieniem Fryderyka Chopina została także nazwana jedna z planetoid. Gdzie znajduje się serce Chopina? Macie rację. Zgodnie z ostatnią wolą Chopina, siostra kompozytora przywiozła jego serce do Warszawy. Drogie dzieci, to już koniec naszego odcinka. Jeśli zainteresowała Was moja opowieść, zapraszam Was na kolejne kulturynki. Do zobaczenia!